Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Prosiliście mnie, żebym nagrał B-Face B.A.B. No, wczoraj na live'ie, tak mówiliście, znaczy przedwczoraj na live'ie na moim głównym kanale, także uwaga, zagrałem w grę i mam swój plot, mam swój, no ul chyba, nie? Mam nadzieję, że klikniecie teraz łapkę w górę i zasubskrybujecie z dzwonkiem kanał, a ja teraz rozkminiam, o co tu teraz chodzi i wychodzi na to, że powinienem zbierać miód. Zostawię sobie muzykę w grze, bo całkiem jest okej. Wydaje mi się, że spoko, taka przyjemna muzyczka sobie leci. No i dobra, i ja tutaj pozbierałem te kwiaty i co? Teraz konwertuję to wszystko. Aha, oddaję, po prostu oddaję. Mam 115 miodu. I tu za 10 miodu. I mogę to powiększyć i wtedy mogę więcej zarabiać. Ej! Dobra, podoba mi się gierka, całkiem bardzo prosta jest przede wszystkim i taka intuicyjna, easy, bardzo fajna gierka, odblokowuje, znaczy na razie mi się podoba, także mam nadzieję, o i rare egg, ale jaja, dobra, są, ale jaja są jaja, w ogóle, bo widzę, dobra, na razie widzę, że milion miodu ludzie mają, ja sobie chowam tą tabelę, żeby mi się, o, ale jaja, to z kamieniem mi się trafiło, okej, czyli tutaj, w tym momencie, przerabiam to, sprzedaję wszystko i mam 210, a no tak, bo potrzebuję dwa razy więcej. A te jajka to w ogóle, ja w ogóle chyba ogarniam dopiero teraz, że te jaja, to tak naprawdę, on jest chyba jakaś szansa na to, że one się respią. W ogóle game passy sprawdziłem, game passy są okropne. 300 robuxów za jajco. Tu nie ma typowo game passów chyba, może to są game passy. 2 razy miód na 10 minut, 10 razy miód na 10 minut za 1500 robuxów, czajcie to? No nie, to nawet gdyby to był pet simulator, wydaje mi się, żebym nie wydał aż tak dużo robuxów, bo bez przesady. Czy jeszcze coś ciekawego jest? Auto convert ho, o! Auto convert jest za 360 robuxów, instant build za 360, a tu jakieś golden stingel, co to daje? Instantly collect flowers when touching them. Only works for the player and the working beast. Dobra, czyli dla mnie to będzie działało. Na razie jeszcze sobie to daruję, bo jeszcze nie mam pracujących pszczół. Więc na razie chciałbym swoje pszczoły ogarnąć i zarobić na 333 miodu. Właśnie, i zobaczyć, czy w ogóle opłaca się te game passy kupować. Okej, i teraz jajco mam i rare bee mam. Dobra, czyli mam najlepszą pszczoła jest rare. Dobra, i ona, widzicie, ona sobie zbiera kwiatki już. Dobra, to ona mi tu kwiaty ogarnia. Dobra, nie mam pytań. Czyli ja tak naprawdę powinienem co? I ona mi oddaje hajs? Ona mi tam zarobiła, czy nie zarobiła? Bo ja teraz muszę przestać na chwilę robić i zobaczę, mam 135 miodów. Ona sobie teraz leci i mam miód, ona mi normalnie zbiera miód, ale jaja. Dobra, dobrze. Dobrze, o to chodzi. No to teraz co? 340, 391 potrzebuję na kolejne jajco. Dobra, 391 trzeba zbierać. Ten common egg, no taki sobie jest. No niestety, bardzo taki sobie. Ja sobie pozbieram, a ona niech mi leci tamta pszczoła i mi przerabia miód. Zaraz będzie mi stać na 391. I już mi stać. Dobra, to ja w sumie od razu otwieram cyk. Niech mi kolejne pszczoły pracują. Znowu mam epic! Dobra, od razu epicka bi. Dobra, git. Jakie są w ogóle jaja? Epic, a potem legendarne mogą polecić. Okej, dobra, easy. Kupujemy to. Aha, i nie mam miodu teraz. Czyli teraz muszą mi narobić miodu trochę. Halo, proszę mi tu pszczoły zacząć pracować, bo ja teraz nie mam miodu. Ale coś mi tu za słabo pracuje. Nie, podgorszę łzyczkę, może jeszcze minimalnie. Dobra, 440, no to ten common egg, no to też spoko. Szkoda, że nie ma opisu tych pszczół. Oj, znowu rare, ale ta co mnie popycha, ty! Co ty mnie popychasz w ogóle, o co ci chodzi? Aha, a tutaj extra slot za 500 robux. Na razie też sobie darujmy, zobaczymy jak to w ogóle, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. No, ja lubię sobie najpierw ogarnąć gierkę normalnie. I dopiero pod... Tu jest jakiś upgrade. Aha, po 900. Po 900 upgrade'u są, że szybciej ja biegam. Potem lepiej, więcej miodu dostajemy za 900. No to trzeba by 900 tu zbierać, ale żeby te 900 tu zbierać, to trzeba, wydaje mi się, że troszkę. O! Troszkę więcej tych. Uzbierać miodu, no bo co? No i uzbierałem pierwsze 900, więc mogę sobie odpalić upgrade. Oczywiście, że conversion rate, czyli teraz razy. Bo o, już 1,05, 5% więcej będę teraz zbierał. No i o to chodzi, dobra. Ja tu wydaje mi się, że szybciej będę. Czemu nie mogę? A, coś zlagowało po prostu. No dobra. Wiecie co? To chyba nie wiem, czy się opłaca, czy. Dobra, ja na razie na luzie tutaj sobie będę to robić, więc mi się nie spieszy. Ja sobie to będę otwierał, pszczoły i tak mi zarabiają, więc
Oj, tam w ogóle jest jakieś jajo lepsze. Dobra, czyli trzeba dotrzeć do tamtego jajca. Idziemy tam jak najdalej. Tu mamy kolejnego Rare Egga. Rare Egga oczywiście otworzę, bo z niego jest szansa na epickie i legendarne, bo tak mi się wydaje przynajmniej, że jest wyższa szansa, ale no niestety Rare poleciał. Tu możemy kolejnego upgrade'a zrobić. No dobra, chcę szybciej trochę latać. O 5% szybsze latanie mogę wziąć te 1800, więcej bym zarabiał, bo teraz zablokowałem sobie drogę i niestety muszę więcej zbierać. A dobra, nie ogarnąłem, ale jaja, teraz jak pootwierałem po prostu jaja, to ja mam więcej, a tu są po prostu moje najlepsze? No i uwaga, ostatni, tutaj płotek za 2400, aha, i potem za 3200 dostanę to jajo, dobra. Czyli jednak trzeba dozbierać z powrotem jeszcze 3200. No i oczywiście uzbierane, o, jakie tu są w ogóle wielkie kwiaty, te ile dają, halo. 3200, dobra, mam 3200 i za 3400, teraz już za 3300 dopiero mogę odblokować te jajo. Znowu muszę zbierać, ja cię kręcę. No i stać mnie teraz na jajco, jajco, które odkryłem, co to? A teleport teraz odkryłem, dobra, i co z teleportem? Drugi świat, ale, i teraz te najlepsze. Dobra, ze mną się przeteleportowały na drugi świat i ciekawe, czy tutaj dużo lepsze kwiaty będą. Te kwiaty, no nie wiem ile dają, czy są dużo lepsze, czy nie. I nie wiem, aha, ja po prostu odblokowałem drugi świat i trzy najlepsze pszczoły ze mną się przeniosły, więc w tym momencie, dlaczego one nie pracują? Halo, proszę pracować. Dobra, to jest tak jakby, wydaje mi się, że jakby straciłem tamten świat, bo one jakieś zamulone są, te pszczoły. Przepraszam bardzo, dlaczego wy tak dziwnie pracujecie. No ale za 666 jest znowu rare, no i rare B. Dobra, spoko. No to trzeba jak najwięcej odblokować teraz. No jeszcze tutaj, nie no, na razie tego Egga się nie opłaca, bo i tak mam wystarczająco dużo pszczół, które tu latają. Jestem ciekaw, czy w ogóle na tym świecie się więcej zarabia, czy nie. Nie mam bladego pojęcia, jakoś dziwny jest ten świat. Chociaż z tego co widzę, to chyba rzeczywiście te kwiatki, które tutaj są, one dają dużo więcej niż na pierwszym świecie, więc dobra, ten świat jest dużo, dużo lepszy. Oj, na przykład taki czarny, no, 55 daje. Za 1800 na pewno sobie kupię kolejny upgrade tutaj, dzięki temu będę miał już 1-1, kolejne 5% więcej, więc dzięki temu będę więcej rąbał miodu. Dobrze, jeszcze lepiej będę sprzedawał teraz. Patrzcie, kolejny epic mi poleciał i to z Common Egga, czyli to jest moja najlepsza pszczoła kolejna. Już mam dwa epiki i one jeszcze szybciej pracują dzięki temu. Ja tutaj już zaczynam coraz lepiej zarabiać, więc ja chyba chciałbym dotrzeć na trzeci świat, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. I mamy przynajmniej kolejny aha, to nie ten upgrade, ja potrzebuję 3600 na kolejny upgrade. Ten worker speed tak sobie. Mi się wydaje, że i tak przy takiej ilości pszczół najlepszy jest ten upgrade. Ten upgrade na sprzedawanie jak największy. Co 5% co chwilę więcej mieć, to jest good. No i tu jak kwiaty dają po 65, no to przecież to jest tak. O, tu po 100 w ogóle. Dobra, to są coraz lepsze kwiaty. 2,40, dobra, proszę bardzo. Tutaj za 3 koła, tam pewnie za 5 koła będzie. Dobra, robimy upgrade za 3,600, proszę bardzo. Teraz 1,14, jeszcze więcej robimy już. 14% więcej od początku gry, no także to jest git. No i za 12 tysięcy jest ostatni tutaj kwadrat, znaczy kwadrat, boże, ostatni plaster. I pewnie za 12 tysięcy też będzie jaja, ale stwierdziłem, że ja sobie za cel postawiłem dzisiaj odblokować chociaż drugą krainę do końca, zobaczyć, czy jakieś ciekawe jaja dropną. Może jakąś trzecią epicką pszczołę zdobędę dzięki temu. O, więc tutaj cyk, 500, tu kolejne 500, no i sobie tak po najtańszym cały czas będę odblokowywał dzisiaj. I mamy rzadkie jajo, uwaga, 3900, trzeba uzbierać 3900, bo rzadkie jajo ma już szansę na epickie, legendarne i mityczne. No to git, trzeba na to uzbierać. Na szczęście hajs uzbierany, trzymajcie kciuki, uwaga, co mi poleci? No niestety, rare, no trudno, odblokowujemy sobie dalej rzeczy. Także ja chciałbym całą mapkę sobie odblokować. Nie wiem, czy jest to w ogóle w moim zasięgu, ale spróbujmy. Teraz po 940 zostały. No grubo. Ale pamiętajmy też o tym, że właśnie, tu są coraz lepsze kwiatki dzięki temu, więc im dalej, im więcej tego odkrytego, no tym wydaje mi się, że lepsze kwiatuszki są, nie? Myślę, że to też będzie spoko. Tutaj upgrade kolejny od kolejne 3%, więc już 1,19 mamy. No i co? Odblokowujemy dalej. Ja nie wiem, pewnie nic tutaj ciekawego nie będzie tak naprawdę za to. Ja tu nic...
nie zdobędę ekstra. Ale no cóż, no już jestem prawie przy końcu, już tak mało mi zostało. Coraz droższe tu są niestety, no ale próbujemy dalej jeszcze. O, common za 5000, ja, no naprawdę, tu już się ceny z kosmosu zaczynają. Słuchajcie, udało się, warto było to odblokowywać, bo Epic Egg za 18 koła jest, także 18 koła czasu zbierać. No, dobra, opłacało się. Już myślałem, już byłem przez chwilę zawiedziony, myślałem, że nie warto w ogóle tego robić, ale jednak okazało się, że warto. Warto było być cierpliwym, odblokowywać całą krainę, bo bonusu pewnie za to żadnego się nie dostaje, ale 18 tysięcy trzeba zbierać, bo epickie, czyli mamy gwarantowanego epika, a potem legenda 28%, mityk 11%, jakiś divine za 5% szans na niego jest. Także ja sobie zbieram 18k. Zobaczymy, jaka pszczoła nam wyleci. Wtedy będziemy mieli trzy najlepsze pszczoły już. Epic gwarantowany. I dzięki temu odkryjemy sobie do końca wszystko i zobaczymy, jaka kraina jest kolejna. No i mamy 18 tysięcy. Uwaga, uwaga, trzymamy kciuki. Mam nadzieję wszyscy. Oj, coś się zacięło. O, teraz idzie, uwaga, epic. No i co, niestety ten gwarantowany epic. Ale przynajmniej mamy trzy epiki, które na start nam no pomagają przy nowej krainie. No dobra, no niech będzie. No i mamy 12k i prawdopodobnie te jajo też będziemy musieli odblokować. Tak, za 13 tysięcy te jajo i te jajo prawdopodobnie teraz do kolejnej krainy będzie mogło przenieść. Także ostatnie 13 tysięcy czasu zbierać i będziemy mieli odblokowaną kolejną krainę. No i mamy 13 tysięcy, uwaga. I tak, mamy teleport na kolejną krainę, na trzecią krainę. I to jest zimowa kraina. No i tutaj w sumie to samo, nie? Możemy robić wiadomo to samo. Te kwiatki, no wiadomo, standardowe kwiatki są jeszcze lepsze. Także tutaj jeszcze szybciej siano leci. Common egg. No, niestety common to tam common. Także jeszcze nam w sumie jedyne co pozostało to przenieść się tutaj na drugi, poczekać chwilę i odblokować cały pierwszy, bo tam też mogą być dobre jaja. Zobaczmy, czy 6 tysięcy wystarczy. Idziemy już pierwszy świat. Może być problem, żeby wystarczyło, ale no dobra, próbujmy. Nie, no dobra, już widzę, że na pewno nie starczy, nie ma takiej opcji. Nie, to po prostu jest wszystko tutaj za drogie. To nie ma szans, żeby tutaj tak szybko to uzbierać. I tutaj są same komony, więc tego pierwszego świata w sumie nawet się chyba nie opłaca zbytnio. To sobie kiedyś odblokuję, jak zaczniemy tutaj przygodę na tym świecie, bo ten świat jest bardziej opłacalny, także lepiej tutaj sobie kosić wszystko, bo tu widzę są jeszcze lepsze kwiatki, które dają dużo, dużo więcej tego miodu. O, tu po 90, proszę bardzo, więc zostajemy tutaj i tu będziemy sobie grać. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, no to walcie oczywiście lajka i subskrybujcie z dzwonem kanał, a ja się z wami żegnam i dziękuję za oglądanie, cześć!